Mamy nową parę aktorów w Opolskim Teatrze Lalki, choć nie jest to dla Was miejsce zupełnie obce. Przedstawcie się nam, Opolanom. Jestem aktorką po wrocławskiej szkole, natomiast jestem z Łodzi. Wcześniej współpracowałam z Teatrem Arlekin w Łodzi oraz Teatrem Małym w Łodzi, natomiast na stałe jeszcze współpracujemy z Teatrem Odnalezionym w Jeleniej Górze. I bardzo się cieszymy na tę opolską przygodę naszą. Wybraliśmy ten teatr z pełni świadomości jego dotychczasowych osiągnięć zespołu aktorskiego, zespołu teatralnego, który dał już nam, cały zespół, wszyscy pracownicy dali nam odczuć, jak bardzo cieszą się na to, że jesteśmy i czujemy się zaopiekowani bardzo i bardzo cieszymy się na nowy sezon, który przychodzi i na nowe tytuły. Również AST Wrocław, razem się zresztą poznaliśmy na tych studiach i tak od tej pory razem idziemy tą drogą. Po studiach obrałem drogę freelancera, chociaż faktycznie pierwszym teatrem, który gdzieś tam na mojej drodze się pojawił, było Polskie Teatr Lalki Aktora przy Dziadach, później przy dziennikach Anny Frank, jeszcze przy paru tytułach. Zawsze czułem, że tu są poważnie traktowany młody widz jest i że przed aktorem są pewne wyzwania, które dają rozwój. Ja potrzebowałem też czasu, żeby sobie pojeździć, poeksplorować jako młody człowiek, więc poznawałem też różne inne teatry, różne inne prace związane z aktorstwem, no ale no tu było najlepiej, no co powiedzieć. Tu było najlepiej, no to stwierdziliśmy, chodźmy tam, gdzie jest najlepiej. No i faktycznie potwierdzenie, no bo teraz świetna praca z Anną Wieczorek, która daje bardzo dużo bezpieczeństwa aktorowi, bardzo dużo kreatywnych możliwości i no z tej pracy myślę, że jesteśmy obydwoje zadowoleni bardzo. No to właśnie teraz porozmawiajmy o tej pracy, która Was czeka, bo ten sezon z 5 premierami, oczekiwania widzów po ubiegłorocznym sezonie, bardzo udanym dla teatru, będą też wielkie, no ale też i pewnie dla Was to jest takie wyzwanie, więc nad czym się będziecie skupiać? Już powiedziałeś sobie trochę o zespole i o reżyserce. Jak będzie ta Wasza praca wyglądała te najbliższe miesiące? Na razie szykujemy się na premierę Ja, Hamlet w reżyserii Anny Wieczorek. To jest chyba spełnienie marzeń każdego aktora, żeby gdzieś podejść do tak poważnego, tak dużego tematu, jakim jest Hamlet, jakim jest Szekspir. Bardzo cieszymy się, że mamy szansę współpracy z Anną Wieczorek. Oglądaliśmy jej wcześniejsze prace i jest to bardzo mądra, inteligentna reżyserka i myślę, że jest to człowiek, który da nam szansę spełnić się w tym jakże skomplikowanym tytule, jakim jest Hamlet. No właśnie, skoro już potrafił Teatr Lalki przejąć Dziady, to Hamlet to kolejna taka inspiracja i możliwość pokazania też innemu widzowi no, tekstu, powiedzmy, no, który jest światowym kanonem, co by nie powiedzieć, literatury, jeśli chodzi o dramat. Czy na pewno Teatr Lalek daje możliwości formy, czyli jakby uplastycznienia tego, bawienia się obrazem. Więc dużo też możemy, no tak, jesteśmy sprawni w stosowaniu metafor, że tak można powiedzieć. Nie no, pytam też o to, bo na pewno trzeba będzie znaleźć jakiś język na ten spektakl, prawda? Już ten język powstaje i wydaje mi się, że jest bardzo atrakcyjny, bo przenosi te postaci, to co z nimi się dzieje, też właśnie na język plastyczny, na język lalek. Że nie tylko widz widzi, co dzieje się z nami jako aktorami i nasze psychologiczne rysy i nasze zmagania, tylko też faktycznie gdzieś tam w warstwie wizualnej to, co pod spodem siedzi, pokazują lalki. To jedyna praca, czy jeszcze coś przed Wami, czy już wiecie, co dalej będzie Was czekać? Nie wiem, czy mogę zdradzić, bo tutaj... No to choć ciutkę. Wiem, że możemy się szykować na kolejne premiery w marcu. Ja chyba, chociaż nie, no nie wiem, Kuba, czy nie ja mogę... Nie jeszcze chyba, chyba jeszcze nie wiadomo. Nie wiem, czy mogę zdradzać, ale na pewno będziemy w marcu również premierować się razem z Kubą. Jesteście tak młodzi, że możecie w Bull Urban zagrać. No, zobaczymy. Ja już nawet grałem. Skąd pomysł na to życie bycia aktorem? Bardzo trudny zawód, zwłaszcza jeszcze aktorem lalkarzem. Jeśli chodzi o nas, myślę, że my po prostu nigdy nie ograniczaliśmy się i gdzieś szukaliśmy naszej wypowiedzi artystycznej w różnych miejscach. I ten teatr lalek gdzieś sam w sobie po prostu zawiera tak wiele form wypowiedzi artystycznej, że on pozwala nam na taką wolność, gdzie możemy zrobić wszystko, tak naprawdę od śpiewu, lalki, teatr fizyczny. To jest właśnie, powiedziałabym, że teatr, który nie ogranicza. I dlatego gdzieś szukamy w nim naszej przyszłości.
Czy ja myślę też, że jedno drugiego nigdy nie wyklucza, bo też może jeszcze ta kariera na wielkim ekranie przy okazji będąc tutaj się pojawi, gdzieś tam próbujemy w castingach, to nie jest... Współcześnie wydaje mi się, że aktorzy też muszą starać, znaczy nie muszą, ale mogą starać się na wielu płaszczyznach, tak też w dobie self-tape'ów i tak dalej, więc nie ograniczamy się. Natomiast faktycznie teatr lalek daje dużą możliwość, to co mi się bardzo podoba, że można fizycznie się wymęczyć, można faktycznie stworzyć coś, co jest bardzo dziwne często, co może by nie przeszło w innym teatrze, chociaż teraz też bardzo często te teatry, mam wrażenie, się tak przenikają, wszystkie formy wyrazu, ale fizycznie można zrobić coś totalnie nieoczekiwanego, coś, co gdzie indziej by się wydawało, co on robi, to jest strasznie dziwne, ale tutaj jakoś to działa, jakoś się spełnia i wszyscy mówią, kurczę, no fajne, więc to jest jakieś takie interesujące w tym, w tej materii. No i nie mogę też nie zapytać was o waszych, no z muzykami byśmy pewnie powiedzieli, idoli, tych, którzy rzeczywiście też wpłynęli na to, że wam najbliższa stała się ta sztuka, no bo są też wielkie nazwiska teatru. Opole zawsze będzie wspominał Grotowskiego i Teatr 13 Rzędów. Co i kto był waszą inspiracją? Moim zdaniem każdego roku pojawia się na scenie polskiej tyle nowych twórców świetnych, że te inspiracje nadchodzą i cały czas nie możemy zostać w jednym miejscu. Mam wrażenie, ja też nie jestem stała w moich, jeśli chodzi właśnie o idoli, jestem bardzo zmienna, ponieważ pojawia się tyle zdolnych artystów. Mamy szczęście współpracować z Festiwalem Teatrów Awangardowych Pestka w Jeleniej Górze i po prostu spektakle, które widzimy tam co roku, nowych twórców, absolutnie fenomenalne. Ostatnio widzieliśmy spektakl Jak nie zabiłem własnego ojca i jak bardzo tego żałuję, który zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, że myślałam, że już nic takiego się nie wydarzy, a jednak się wydarza. I co roku gdzieś właśnie pojawia się teatr, który nas zaskakuje, pojawia się aktor, aktorka, którzy zrobią coś takiego akurat w tym danym momencie, co złapie nas za serce i po prostu my musimy jako aktorzy podskakiwać dalej, żeby nie odpuszczać. Znaczy tak, faktycznie bodźcowanie i nie tracenie jakiegoś takiego rezonu z rzeczywistością, w sensie szukanie tych inspiracji, wydaje mi się, że jest ważne w tym zawodzie. Ja nigdy nie miałem chyba takiego idola, którym bym miał jednego, raczej faktycznie inspiruję się poszczególnymi rolami, tak mam, wow, ale on to zagrał, ale kurde, podkradnę mu to, bo to dobre jest, ale Jelenia Góra bardzo mocno wpłynęła na moją jakąś chyba tożsamość, duże słowo, teatralną, bo szczególnie też wydaje mi się lalkową, no bo tam jakby wywodzę się z miasta, w którym miał bardzo dużą kulturę teatrów ulicznych, które są trochę osadzone na teatrach lalkowych i przynajmniej na początku, gdy jeszcze byłem małym dzieckiem i chodziłem na to, no to były rozbuchane wielkie rzeczy, które imponowały, czasem nawet straszyły. W sensie pamiętam, że widziałem wielkie maski, fajerwerki i to jakoś też wpływało na mnie, że się bałem, ale zostawało jakoś tak emocjonalnie. No później Festiwal Pestka w Jeleniej Górze, który też bardzo mocno zaprasza różne formy teatralne, i taneczne, i lalkowe, i dramatyczne, i mieszanie się tego wszystkiego. Też bardzo często offowe teatry, mam wrażenie, z którymi też staramy się bawić się i też próbować swoich sił w offie, bo tam jest duża wolność i to, że właśnie nie ma tego aż tak mocno klarownego podziału na dramatyczność, na lalkowość, na taniec, tylko wszyscy się spotykamy, wszyscy artyści z różnych sfer i próbujemy gdzieś tam ze sobą rozmawiać i robić jakiś z tego pokaz. No to samych wielkich ról wam życzę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.